Po 2 tygodniach przerwy dzisiaj Sejm wznowi obrady. Odbędzie się głosowanie m.in. nad nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym oraz poprawkami do ustawy o ruchu drogowym. Poprawki do ustawy o Sądzie Najwyższym powstały z inicjatywy prezydenta Andrzeja Dudy. Sejm uchwalił je w ubiegłym miesiącu. Głównym założeniem nowelizacji jest przedłużenie o 2 lata terminu na wnoszenie przez prokuratora generalnego i rzecznika praw obywatelskich skarg nadzwyczajnych od prawomocnych orzeczeń, które zapadły po uchwaleniu obecnie obowiązującej konstytucji. Z kolei Senat opowiada się za wykreśleniem z ustawy zapisów, które nie odnoszą się do kwestii przedłużenia terminu wnoszenia skarg nadzwyczajnych. Dodatkowo zdaniem Senatu czas na wydłużenie powinien wynosić nie 2, a 3 lata. Na dzisiejszym posiedzeniu Sejm ma także uregulować status prawny hulajnóg elektrycznych. Tutaj zostaną rozpatrzone poprawki Senatu, który chce, by kierujący rowerem lub hulajnogą elektryczną mogli poruszać się z prędkością dostosowaną do warunków ruchu w sytuacji, gdy przepisy dopuszczają możliwość jazdy po chodnikach lub drogach dla pieszych. Jedna z poprawek zakłada również dopuszczenie w wyjątkowych warunkach możliwości poruszania się hulajnogą elektryczną po jezdni, na której obowiązuje ograniczenie do 50 km na godzinę. Pod obrady trafią też nowelizacje ustaw o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz o akcyzie.